I największym skandalem w tym serialu, nie wiem jak to nazwać, programie, reality show, które było promowane jako najbardziej takie obrazoburcze, tam największą rzeczą było to, że mężczyzna i kobieta spali w jednym łóżku. Spali, ale nie że coś robili, spali tylko w jednym łóżku. No to troszeczkę jest różnica w mentalności, prawda, tam społeczeństwa i naszego i ich, ale ta rewolucja kulturowa jest dosyć daleko posunięta i u nas takie rzeczy się akceptuje jakby w społeczeństwie wydają się normalne, pomimo że nie są. Ciężko już znaleźć kolejną granicę do przełamania. No co może być następne? No? Myślę, że coś się znajdzie. No zawsze można posuwać dalej. No macie, że nie jak zwierzęta u libertarian. Tego to już myślę, że nikt by nie ścierpiał. A tak wracając jeszcze do tej cenzury w kinach jakby państwowej na filmy i seriale, to jakby się zwrócili uwagę, bardzo wiele filmów, a właściwie większość, ma opóźnioną premierę w kinach, dlatego że film w kinach musi przejść najpierw cenzurę. Tak, i mają inne wersje, w ogóle coś ciekawe. Tak, już cenzorzy są w Hollywoodzie. To nie jest tak, że to jest tak jak wcześniej, na poziomie państwa, że odsyłano informacje, co ma się znaleźć, a co nie, co później zmieniano dopiero w Ameryce. Już w Ameryce mamy wytwórnie filmowe. Niedługo możemy nagrać o tym jakiś program, bo ja z chęcią opowiem o tym, czytam taką książkę, jak Hollywood się zmienia, jak wytwórnie filmowe się zmieniają na świecie. I już normalnie lewacy, reżyserowie, którzy dla nas są lewakami, promują jakieś chore rzeczy, oni sami się pytają, żeby zarobić. Jak mogą dostosować się do cenzury chińskiej? Czy to nie jest piękny paradoks? No to jest ciekawe, powiem szczerze, bo to są osoby, które jakby u nas sieją dowolną propagandę. Bo u nas nie ma oporu. U nas można zrobić wszystko. Można pokazać w filmie wszystko. Niszczyć najważniejsze wartości dla kogokolwiek, dotykać rzeczy świętych i je desakralizować, czy profanować. Gorzej, prawda? I nie ma państwo z tym problemu. U nas jest całkowity liberalizm. Można robić wszystko. Jakby państwo nie ma wartości, nie chce mieć wartości nawet, ale z kolei i ci lewaccy reżyserowie czy twórcy, no korzystają z tej swobody, robią wszystko co się da, żeby nawalać w nasze wartości. No tak, bo u nas nie ma ustawy, tak. Znaczy jest jedna ustawa o Radzie Radiofonii i Telewizji, czy jakoś tak to się nazywa, że na przykład jak w TVN-ie puścili promocję pigułki poronnej, no to rzeczywiście, tam Ordo Iuris na przykład mogło złożyć odwołanie, że takich rzeczy nie było, żeby ukarać TVN. Mm. Ale nie ma tego, jeżeli chodzi o jakieś streamingowe różne platformy, czyli Netflix, nie wiem, czy cokolwiek, mogłoby puścić jakiś hard, już nie będę mówił co dokładnie, ale coś w wersji naprawdę bardzo takiej, no co by nie przeszło w telewizji normalnie, no bo ustawa by jakby szybko zadziałała, Radia Radiofonii by to zdjęła, no to ale w internecie możesz wszystko obejrzeć, a w Chinach już nie. No dokładnie. I pytanie teraz, czy ta cenzura, o której liberałowie mówią, że jest taka zła, jest faktycznie taka zła, bo jaki jest jej wynik? Wynik jest taki, że z przestrzeni publicznej ruguje się pewne złe poglądy. No bo jaka jest różnica w patrzeniu liberała osoby, która ma normalne poglądy, tak? Prawicowe, katolickie. No, liberał powie, że prawo własności jest takie, jeżeli ktoś chce oglądać, to niech ogląda. Nie jest ważne to, co jest dobre, to, co jest złe, tylko po prostu rób to, co chce. A my powiemy, jeżeli to ma obiektywną, jakąś dobrą wartość, no to niech będzie. Jeżeli obiektywnie jest złe i nie może przynieść żadnej wartości, no, poza ewentualnie tym, żeby to krytykować, bo to nie powinno tego po prostu być, tak? No, są pewne rzeczy, które są zero-jedynkowe. I ten przykład chiński pokazuje, że to faktycznie działa w ten sposób, że twórcy, nawet tacy lewacy, którzy chcą wrzucać propagandę do swoich filmów, czy dzieł, generalnie różnych, nie tylko filmów, jeżeli mają tak duży rynek jak chiński i Chiny powiedzą, nie, my nie chcemy tej propagandy, no to oni sami się dostosowują do tej propagandy. Myślę, że w Polsce też by było to. Nie jesteśmy aż takim małym rynkiem, jak jakieś kilkumilionowe państewka, jednak tutaj mieszka 40 milionów ludzi, no razem z Ukraińcami licząc, bo trochę Polaków wyjechało. No i gdybyśmy powiedzieli, słuchajcie, nie chcemy waszych filmów, takiej postaci, musicie dostosować się do tego, tego i tego i pogadamy sobie. No to taki ktoś by stwierdził, nie no, kurde, jak 10 milionów ludzi pójdzie do kina, bo na Spider-Manie było naprawdę dużo na przykład. No, to jest rekord od czasów pandemii. No tak? To kurde, dlaczego ktoś miałby nie zarobić, nie wiem, 100 milionów na tym? No 100 milionów piechotą nie chodzi. Stwierdziłby, no dobra, te poprawki nam wyjdą, nie wiem, milion, bo zatrudnimy iluś ludzi, którzy to zmienią i spoko. Ocenzurujemy, skrócimy i tak dalej. I myślę, że fani w Polsce by się nie oburzyli, że nie zobaczyliby kilku łóżkowych scen, które są obrazoburcze, tak? Nie wiem, czy w Spider-Manie tak było, bo go nie oglądałem. Nie, Spider-Manie akurat tak. Ale są filmy, w których jest już przerost po prostu tego. Czy w serialach. Znaczy, to jest tak nachalne po prostu, że to się po prostu wciska widzowi w oczy.
tak? Żeby to w Chinach to wiadomo, o co chodzi. W sensie, jak to się, tak jak u nas, na Netflixie, tak? Jest cała scena z dobieraniem się, już... No, już nie wchodzą szczegóły. Całość jest, tak? Pokazana. Od początku do końca ze szczegółami. A w Chinach jest tylko zaznaczone, że coś się zaczyna dziać, nawet się nie całują. Tam rzadko są pocałunki, to jest ciekawe. Tam to jest bardzo delikatne, jeżeli chodzi o nich. I wiadomo, widz wie, co się dzieje. Nie musi mieć całej sceny. Po co to jest, że całość jest przedstawiana? To trochę też jest takie wyłączenie myślenia ludzi. Znaczy to się dzieje chyba głównie po to, żeby ludzie myśleli, że to jest element życia codziennego, że każdy robi pewne rzeczy z każdym, jest czymś normalnym, bo teraz taka młodzież oglądająca te seriale Netflixa, gdzie widzi tam, nie wiem, związek białej z czarnym, gdzie widzi, że każdy coś robi z każdym, że ten z facetem, ten z kobietą, a potem ten sam z facetem, który przed chwilą z kobietą i tak dalej, to ta młodzież oglądająca to, to jest jakby jej rzeczywistość. Oni siedzą, oglądają te seriale i te seriale kreują ich jakby światopogląd. Oni to traktują jako normalne. Skoro to jest we wszystkich serialach, to czemu nie ma tego w przestrzeni publicznej. I oni zaczynają tak robić. Ale to jest też związane ogólnie z myśleniem ludzi. Na przykład no jest taka telewizja prawicowa, która niestety sieje propagandę taką mocną, antyszczepionkową. Bardzo mocną. Taką, że nie wiem, do Holokaustu to porównują, co jest przesadą. Można się z tym nie zgadzać, można się zgadzać, ale już nakręcanie się na takie rzeczy, to nikt ich już nie przelicytuje. Co miałby powiedzieć, żeby ich przelicytować? I to jest tak z tymi bodźcami. Zaraz będą filmy, które 90% będą sceną łóżkowe, a fabuła będzie jakimś dodatkiem do tego. No i w homoseksualnym. Ale to w drugą stronę moim zdaniem pójdzie, bo są badania, które pokazują, że jeżeli czegoś jest za dużo, to ludzie jakby już nie reagują na to, tak? Że w każdej reklamie w Polsce, która nie wiem, o lodach jest, musi być dziewczyna w bikini na przykład, nie? No i to już tego się nie przebije, bo akurat no, ciężko to przebić, żeby to było legalne w Polsce. No i w końcu jak będziemy przeładowani jako społeczeństwo, czyli jako jednostki, tak? Tym wszystkim, rozseksualizowaniem na przykład, no to tak jak w Japonii trochę pójdzie, ludzie nie będą chcieli mieć dzieci, nie będą chcieli zakładać rodzin, bo to będzie wszędzie. A jak już masz te bodźce zaspokojone z zewnątrz, to po co robić rzeczy wewnętrznie, tak? Jeżeli to jest sprawa publiczna, to już nie jest sprawa prywatna. To jakby ludzka natura ma tendencję do tego, że wybiera to, co jest łatwiejsze, a obejrzenie filmu jest łatwiejsze niż wejście w poważny związek z człowiekiem. I jeżeli te najniższe bodźce, powiedzmy, te najniższe instynkty zostaną zaspokojone w ten sposób, to po co taki człowiek, który powiedzmy nie ma jakiejś głębszej refleksji nad życiem, miałby wchodzić w poważny związek? To by go angażowało i tak dalej. A tak on sobie żyje i ma swój spokój, tak? No tak, ale to wiesz, to oddziałuje na całe społeczeństwo. I no tutaj tak, pojawia się błąd myślenia liberalnego, że jednostka jest odseparowana od rzeczywistości. Jednostka, sam się nazwałeś, sam się, nie wiem, uczyłeś. Nie, wychowałeś, no, wspólnota nadała ci imię, wspólnota dała ci nazwisko po ojcu, wspólnota i tak dalej. Cały czas wspólnota do pewnego momentu, w którym nagle jesteś dorosły, tak? I fajnie powiedział jeden z profesorów takich amerykańskich, taki antyliberał, powiedział: ale jak to? Przecież liberał to jest ktoś, kto chyba zapomniał o swojej przeszłości całej, no bo ta cała przeszłość to jest doświadczenie wspólnoty. I nie da się być pustelnikiem, zanim się osiągnie pewien bieg, tak? A nawet pustelnicy nie są dobrym przykładem tutaj, bo to jest pewien wyjątek od reguły. Większość pustelników miała dar pewien, który im pozwalał rzeczywiście ojcowie, tak, którzy znaczy pustelnicy kościoła, to się... którzy tam na pustynię się wybierali. Ojcowie pustyni na przykład, ale tak. Generalnie pustelnicy też jest troszkę inny temat, bo pustelnik idąc na pustynię nie robi tego po to, że on chce, tylko robi to z wyższych celów, tak. Czyli chce się poświęcić Bogu, ale też pustelnicy czy zakonnicy nie zapominają o tym, skąd pochodzą. Tak. A na oni modlą się za swój naród. I jakby zakony, czy nawet te zamknięte, i tak oddziałują na społeczeństwo. No przecież gdyby najświętszy człowiek poszedł pracować do domu publicznego, tak, sprzątać tam, i widziałby to, co się dzieje dookoła, to liberał powie: o nie, no to przecież każdy ma swój wybór, no może być taki, może być inny. Jakby nie istniała relacyjność międzyludzka, jakby nie istniało to, że że oczami widzimy coś, wchodzi pomiędzy wrony i kracze jak ona. Przecież to jest prawda o świecie. To nie tak, jest tak, że tak. Nie stajemy się tacy. No i ten człowiek, który tak codziennie by przychodził do tego domu publicznego, w końcu by zaczął jakby no, dużo pewnie myśleć o grzechach, tak? Złamałby się w pewnych kwestiach na pewno. Znaczy, trzeba też brać pod uwagę, że człowiek ma bardzo osłabioną naturę. Nie jest w stanie decydować o wszystkim. Jakby rządy cielesne zawsze nim w pewnym sensie będą próbowały przejąć kontrolę nad człowiekiem. I jest też szatan, każdego który kusi. Rządy, no. No tak, ale jest szatan, który będzie kusił zawsze do złego i będzie widział, na co człowiek jest podatny, do czego ma dostęp i czym go kusić. Tak. Doskonale będzie o tym wiedział. Dlatego właśnie ludzka natura nie jest taka, że ona zawsze wybierze dobro. I to jest właśnie błąd tego liberalizmu, że liberałowie myślą, że człowiek zawsze będzie wybierał dobrze.
ale człowiek z reguły będzie wybierał pozorne dobro, które będzie mu się wydawało dobre w danym momencie, a szatan będzie doskonale wiedział, jak to przerobić, żeby człowiekowi się wydało, że wybiera dobrze, a tak naprawdę go ugubić w ten sposób. I teraz myślę, że powoli będziemy konkludować. To jeszcze chciałem tylko powrócić do tematu jakby głównego, czyli samej kultury. Jest teraz bojkot serialu Amazona. Mhm. Działający, bo Amazon już zdjął filmik z tymi influencerami o temat Władcy Pierścieni. Wcześniej mieliśmy sytuację z Gwiezdnymi Wojnami, gdzie zepsuli postać Luke'a Skywalkera, zaczęli wstawiać feministki na główny plan w Ostatnim Jedi, gdzie też jakby była coraz większa reprezentacja kolorowych postaci, tak to ujmę ogólnie. Mhm. I co fani pokazali? Fani pokazali, że na następny film nie poszli i Disney stracił dużo pieniędzy na kolejny filmie, który nie był aż taki zły jak Ostatni Jedi, ale jednak stracił na Hanie Solo. I wtedy Disney zmienił całkowicie strategię. Mhm. I zrezygnował z filmów, które miał kręcić i poszedł w seriale. I te nowe seriale z Gwiezdnych Wojen są już bardzo dobre. Więc jak widać, bojkot fanów, a Gwiezdne Wojny to jest temat święty dla wielu osób, tak samo Władca Pierścieni. Jeżeli zjednoczeni fani pokażą piąchę, no to niestety korporacja musi się w pewnym sensie dostosować, pomimo że teoretycznie ma przewagę, nawet kapitałową. Są i pewne, to... prawda, jakby to powiedzieć, u nich straty, które mają wliczone w koszta, które mogą ponieść, bo wiedzą, że osiągną pewne cele, które po prostu chcą, tak? Bo to nie jest tak, że to jest, oni się spotykają w loży masońskiej i myślą, o, dzisiaj zrobimy serial taki, żeby wyprać mózgi ludziom. Nie, oni myślą strategicznie, tak? No fajnie by było, zobaczcie, tutaj mamy feministki w zarządzie, tutaj mamy takich ludzi, tu takich i zróbmy coś, żeby nasze racje były trochę bardziej, coraz bardziej wypromowane. Każdy ma swoje poglądy i to, że Hollywood jest lewacki i pewna nacja tam ma bardzo mocne wpływy, które wszyscy wiemy, jaka ta nacja. Co jest faktem, tak? No jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, to nie ma wiedzy po prostu. No to, prawda, w pewne wpływy postępują, pewne wpływy cały czas zmieniają rzeczywistość i idą w pewnym kierunku. Na przykład film o Witoldzie Pileckim, jeszcze tylko tak na koniec dodam, miał powstać super hit, setki milionów dolarów. Tylko co miało być? Witold Pilecki miał być Żydem. Rodzina się na to nie zgodziła. No i co? I nie ma filmu. I tak wygląda rzeczywistość, no bo jak to bohater II wojny światowej, tego walki w Oświęcimiu miał nie być, walki z nacjonalizmem. Nie być Żydem. No walki z nacjonalizmem. Miałby nie być Żydem, no musiał być. I tak wygląda kreowana rzeczywistość medialna i my doświadczamy tego, to na nas wpływa. No tak. Wiadomo, że na każdego z nas tak naprawdę po części to wpływa. Tak, tak, na jednego wpłynie ten kłamstwo historyczne, bo nie zna historii po prostu. Na innego wpłyną pewne bodźce, a na innego coś jeszcze innego. Przecież wiele osób bierze wiedzę z filmów, to jest patologia. Coś no zwłaszcza z nowych, to już... O fizyce coś tam nawet powiedzą, tak. O chemii i ja słyszę to od ludzi, naprawdę. Czy z książek Dana Browna, jakieś głupoty, jakieś, nie wiem, anioły i demony. I ludzie wierzą w to, że Jezus miał, nie wiem, dzieci, był z Marią Magdaleną i czytam w komentarzach w internecie, ludzie w to wierzą. Dlatego tak ważne jest, żeby kultura, popkultura, książki, wszystko dookoła, co mamy, żeby zmieniać. A zmieniać możemy, tak jak Ludwik powiedział, z pewnymi rzeczami negatywnymi walczyć bojkotem, a z innymi sami musimy pewne rzeczy tworzyć, tak? No i to jest właśnie przejście do konkluzji, czyli tak jak mówiłem, zjednoczeni fani potrafią pokonać nawet dużą korporację, co pokazują przykłady konkretne. Więc jeżeli... I to pokazuje tylko to, że wspólnota ma siłę. Mhm. To jest to, o czym my mówimy. Że... Ale tylko zjednoczona. Zjednoczona. A nie, zbiór jednostek, tak. Który coś tam, każdy po swojemu. Tylko to jest masa, duża ilość osób, która potrafi pokonać znacznie silniejszego przeciwnika właśnie poprzez poczucie wspólnoty wokół jakiejś wartości. I to jest bardzo istotne. I konkludując, poza tym, że krytykujemy aktualną kulturę, to katolicy czy nacjonaliści powinni sami tworzyć kulturę. Tak jest. I to jest też apel do was wszystkich, że to, co potraficie robić, powinniście robić. My powinniśmy przejmować ten teren. Powinniśmy też wspomagać twórców. Tak? Bo trzeba pamiętać, że my, że twórcy internetowi czy jakkolwiek, oni robią to często swoje pieniądze w swoim wolnym czasie. I nie mamy dotacji z zagranicy, więc też na tyle, na ile możemy, powinniśmy wspierać taką kulturę, czy takie dzieła, które w internecie powstają, a są pozytywne i mogą w pewnym sensie przesuwać tę debatę w odpowiednią stronę. Od państwa można pewne fundusze wyciągać, przecież jest wiele grantów, tylko okazuje się, pewna pani minister, powiedziałem, jak z nią rozmawiałem kiedyś, że sorry, ale no, prawacy się nie zgłaszają po te pieniądze. No to komu ma dać? No. I to jest właśnie bolączka naszego środowiska, że większość jest niestety nieaktywna, a
raz wspieranie twórców, a dwa tworzenie tego, co się da, to jest klucz do tego, żebyśmy zaczęli przejmować i przestrzeń publiczną. Ostatnie zdanie. Ci, którzy się zjednoczyli przeciwko produkcji, powinni pójść i zrobić drugi krok, stwierdzić, że trzeba fundraising zrobić i wynająć reżysera, który zrobi porządną rzecz i zrobić kontrę do tego, co tam Amazon zrobi. No i tu mówię, Peter Jackson myślę, że mógłby ładnie sterolować Amazona. Myślę, że można by było to zrobić. Pieniądze by się znalazły. I to byłoby akurat dobre, a fani by się zjednoczyli i byliby zadowoleni, a Amazon by płakał. I myślę, że takim pozytywnym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Czekajcie na następne, bo na pewno będą. I pozdrawiamy Was. Czołem. Czołem.